Rzeszów. Zaliczenie roku tylko dla zaszczepionych Rzeszów. Chcesz zaliczyć rok studiów? Musisz być zaszczepiony. Studenci medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego, aby zaliczyć jeden z przedmiotów, a tym samym cały rok, muszą wziąć udział w zajęciach na terenie szpitala. Do zajęć zostaną dopuszczeni tylko ci, którzy są w pełni zaszczepieni, informuje serwis Rzeszów News. To nadużycie, komentują studenci. Studenci medycyny z Uniwersytetu Rzeszowskiego odbywają praktyki w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Dla przyszłych medyków odbycie takich praktyk to warunek, bez którego nie są w stanie ukończyć studiów. Jak informuje serwis Rzeszów News, w tym roku nie każdy student będzie mógł dostać się na praktyki. Pod koniec kwietnia dyrektor szpitala, dr Janusz Ławieński, poinformował o tym studentów. W oficjalnym piśmie zaznaczył, że placówka będzie zamknięta dla studentów niezaszczepionych. To dyskryminacja, podjąłem decyzję o możliwości odbywania praktyk wakacyjnych, zajęć praktycznych, ćwiczeń klinicznych oraz praktyk zawodowych, po wcześniejszym pełnym zaszczepieniu się studentów przeciwko COVID-19 i okazaniu dokumentu potwierdzającego ten fakt, napisał dyrektor Ławieński. Jest jednak grupa osób, które z wielu powodów nie będą w stanie okazać dokumentu potwierdzającego zaszczepienie. Są wśród nich ci, którzy wciąż będą czekać na drugą dawkę, bądź tacy, którzy z powodu przeciwwskazań nie mogą się zaszczepić. To jawne nadużycie i dyskryminacja, komentują anonimowo studenci. Jak podaje lokalny serwis, uczelnia potwierdza, że dokument trafił do gabinetu rektora. Sprawa jest aktualnie analizowana, przekazał Maciej Ulita, rzecznik prasowy UR.